tak jakże piękne i klasyczne nagranie w wykonaniu orkiestry Campanella z Sekcyna Moon River na 21. I tak oto za chwilę wjedziemy do drugiej dziesiątki, a ja przypomnę, że gościem programu jest dzisiaj poeta wrocławski, poeta drogi, ale nie tylko drogi, gawędziarz, gdyż bardzo nam tutaj miło spędzamy sobie czas w wolnych chwilach i na pogawędkach i różnych historiach życia naszego bohatera, którymi się być może z nami trochę podzieli. Natomiast Stanisław Utkany, bo o nim mowa, to przede wszystkim poeta drogi. Na takie wiersze nam dzisiaj przygotował, aby przedstawić i przybliżyć swoją poezję. I prosimy cię, Staszku, o dalszy ciąg. Dziękuję, bardzo mi miło. To może teraz, kiedy wędruję, to zawsze przyglądam się naturze. Jestem zatopiony w myślach swoich, ale również wracam pamięcią do lat szczenięcych, czy wybiegam w przyszłość, jak to nam, ludziom, bywa w życiu. Może rzecz o drzewach teraz. Przeczytam wiersz z tomiku Listy niewysłane, tytuł W drodze. Majestat topól mnie zachwyca, jak życia mocno się trzymają, wzrastają. Do nieba im bliżej jak mnie. I listki brzóz takie zielone, ich skórę delikatną, i to jak pięknie się kłaniają, jak im w ogniu łatwo zasnąć. Mocne dęby spotkać lubię, w ich cieniu mocy zakosztować, obolałe oprzeć plecy i nic z przeszłości nie żałować. I to tym razem dedykujemy to Grzegorzowi Dąbrowskiemu, czyli doktorowi Grzechu, oraz Asi Kuklińskiej, naszym